Czy wy widzicie, co ja muszę pić? Kurde! Na tym zawszałym dolnym Brooklynie ciężko jest znaleźć Starbucks. Nawet 7-Eleven. Muszę pić Dunkin' Donuts jak jakiś Meksyk. No nic, lepsze to niż nic. W każdym razie. Witam ponownie wszystkich. Nadal jest chłodno dosyć. No, lepiej dźwigać niż ścigać, ale mniejsza z tym, no. Ja tam się nie przeziębiam, ale wolę się nie przeziębić. W każdym razie, o co chodzi? Dzisiaj rozłożę na czynniki pierwsze dwie gale wczorajsze. Jedną, jak wiadomo, w Londynie, w Anglii, a drugą z Carson z Kalifornii. No i wiadomo, ta pierwsza. Aż żal było patrzeć. Naprawdę, upadek mistrza. Upadek wielkiego mistrza, jakim był David Hay. Ale jak to mówią, pycha, buta, arogancja gubi ludzi. No i na zdrowie, w moim stylu. Co? Powiem tak, on tak w połowie lat 2000, pod koniec lat 2000, to był wielkim mistrzem w Cruiser, prawda? Później poszedł do ciężkiej, tam wygrał z Valujevem, zdobył regular WBA belt, mistrzostwo świata federacji WBA, zwykłe, no ale jednak był mistrzem. Wcześniej miał trzy pasy mistrzowskie w Cruiserweight, czyli w junior ciężkiej po polsku. No i ten jego eksplozywny, atletyczny taki styl, no jednak się skończył. On jest praktycznie rok starszy ode mnie, ale to nie jest typowy bokser, to jest właśnie taki puncher, bazujący na refleksie, na atletyce i szybkości, właśnie na timingu też. No on tam pruł powietrze z tym Tonym Bellew wczoraj, pruł powietrze, kurde, no aż żal było patrzeć. Tam poszedł cios na cios w trzeciej rundzie, wiadomo, on chciał zmyć plamę z tej poprzedniej walki, prawda, przed prawie półtora roku, gdzie to się skończyło chyba w 11 rundzie, tam przez kontuzję ścięgna Achillesa, no tam było TKO, ale to wiadomo, walczył z kontuzją i to tak zmagał się, gdyż niejednokrotnie mu zarzucano, nawet w tej walce, gdzie walczył z Władimirem Kliczko w 2011, ale się nie mylę, gdzie tam przegrał na punkty, to tam ze złamanym palcem wyszedł u nogi, no ale jednak, no tam się śmiali, że z paluszkiem, no ale mniejsza z tym. O co chodzi? Z tym Tonym Bellew właśnie poszedł cios na cios, bo on jednak nadal bardziej atletyczny jest i troszkę go zlekceważył właśnie. To takie właśnie, no, zgubiło go to. Poszedł cios na cios w trzeciej rundzie, dwa razy na dechach wylądował. No a w piątej Bellew dokonał dzieła zniszczenia, no kurde. Praktycznie skończyło się niemalże identycznie. Jak w walce Davida Haya, chyba jednej z największych jego walk z Derekiem Chisorą, gdzie on praktycznie złamał Chisorę, też w piątej rundzie właśnie w 2012, gdzie Chisora był hype na niego, gdyż on wytrzymał 12 rund ze starszym Kliczko, z Vitaliem. Ponownie na zdrowie. God bless you all. I wtedy tak można powiedzieć złamał karierę Chisorze, złamał go psychicznie, gdzie go ciężko znakował, że na pysk poleciał, prawda? Aż mu białka było widać, jak leciał jeszcze w powietrzu, białka oczu, nie? Podobnie jak Manny Pacquiao przegrał z Marquezem czwartą walkę, nie? No i tu się praktycznie podobnie skończyło, gdyż trzeci knockdown, który zaliczył Hay z Bellew, to on też tak poleciał na pysk po prostu i gasło już mu praktycznie światło, ale też jednak pokazał ten duch wojownika i tam, no, sędzia zakończył to, gdy na linach już był, także to było TKO. Techniczny knockout, nie klasyczny knockout, no ale pokazał duszę wojownika. To trzeba przyznać. Podobnie tak jak właśnie Władimir Kliczko z Anthonym Joshuą, gdzie też po wielkiej bitwie. No ale czas leci właśnie, niestety. I niektórzy się nie potrafią pogodzić z tym, prowadzą się niewłaściwie. Właśnie tak jak David Hay. On zaniedbał trochę, to wszystko. Wyszedł wcześniej, w przedniej walce do Bellew, po dwóch walkach praktycznie z takimi kelnerami. I zlekceważył go. Tamten wywodzi się z niższych kategorii, z półciężkiej. Tam przegrał przez knockout ze Stevensonem.
i poszedł do góry, poszedł do Cruiser. W Cruiser zdobył pas WBC, tam nawet z Masternakiem wygrał. Ale zlekceważył go David Haye po prostu, zlekceważył. I wszyscy już spekulowali, że o, wygra z tym Bellew, do Wildera wyjdzie, czy do Joshua. Już scenariusze były pisane, już tam nawet o Adamku mówiono, no ale niestety ten styl taki właśnie też wyniszczający, że bazujący na tym jednym, za przeproszeniem, pierdolnięciu, prawda? Taki typowy puncher, no nie? I ten timing, że po prostu on nadal jest atletyczny, ale to już jednak właśnie tak samo jak u Roya Jonesa Juniora się skończyło. Też tak, po prostu brakuje tych milimetrów. Jakby trafił, urwałby łeb temu Bellew. Ale niestety, nie stało się tak, stało się inaczej. Stało się po prostu tak, że no, Bellew taki underdog, taki czarny koń. No, weźmiemy łyka tego, tej takiej sobie kawy, hazelnut. Orzechy laskowe po polsku, no to wszyscy mogą wiedzieć, no nieważne. No i szkoda, no aż no było ciężko patrzeć, jak ten Haye tak obrywa. Jeden z moich ulubionych zawodników. No niespełniony też w sumie, niespełniony. No ale nic, no trudno. Jak to mówią, pycha kroczy przed upadkiem. Tak samo było z Arturem Szpilką, gdy walczył z Adamem Kownackim. Też już troszeczkę, mimo że ja jestem nadal wielkim fanem Artura Szpilki, tam Adamowi też kibicuję, wiadomo, ze względu na znajomość, ale ja nadal kibicuję Arturowi i to też Artura zgubiło właśnie z Adamem, że no już tam mówił komentarze, że o, tam Adam jest sympatycznym grubaskiem, bla 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 bla, już myślał o następnych walkach, że tam z Brazilem czy z kimś. Nichu ja, niestety, tak to jest, trzeba zachować koncentrację, nie wolno lekceważyć nikogo. No, także ja wiem coś na ten temat, sam się przekonałem, no nie wolno lekceważyć, bo naprawdę, no można się ze ściętą głową obudzić, przysłowiowo i dosłownie, no nie? Także co? Niestety, no i mówią, pycha kroczy przed upadkiem, po raz kolejny to bowiem. I tylko smutne jest to, że już koleś 37, prawie 38-letni nie zauważył tego, zlekceważył tego Bellew. Niesamowicie, no. No ale trudno. No a druga walka, druga gala, no to wiadomo, Triple G, czyli Gennady Golovkin, walczył z tym dzielnym w sumie, no, z jego rekordu, z tym Ormianinem, Martirosianem, prawda? No ale no, to była totalna demolka, no, no o czym my mówimy, to po prostu była egzekucja, no i że tak powiem, podtrzymał po prostu to dzieło zniszczenia Gienia. No i co? No i teraz trzeba mu szukać następnych przeciwników, no bo to w tej drugiej rundzie, no to było bum 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 i po walce, no w drugiej rundzie, no. Niesamowity ten Golovkin, no praktycznie chyba też tam rok młodszy ode mnie. Trzyma się, zakonserwowany. Ciekawi mnie to, jak długo to potrwa. On tam w sumie też nawet tej wagi chyba dużo nie zrzuca. Ale to jest killer, to jest bestia. Może ten Sulenski, ale to ja bym poczekał jeszcze minimum rok, nawet dwa, bo to w tym przypadku czas gra na korzyść Sulenskiego, bo Sulenski jest jeszcze dosyć młody. Jest tych dobrych parę wiosenek tam młodszy od Golovkina. A Golovkin wiadomo, no tą siłę to będzie najpóźniej tracił, wiadomo, siłę się traci się najpóźniej, nawet do 40 to nawet siła może rosnąć, nawet dosyć naturalnie, bez żadnego tam wspomagania, nie? O tym mówię tak, wiadomo, nie, że tam ktoś będzie się szprycował sterydami, bo to jest oddzielny temat, no nie, ale naturalnie, nie, ćwicząc, to można jeszcze siłę do 40 nawet robić, nawet lekko ponad. No ale ta właśnie ten timing, szybkość, refleks, to się traci, no i ciekawe, no, ten Golovkin no nie ma za bardzo z kim walczyć, będzie chyba musiał z tym BJ Saundersem zawalczyć, bo Canelo, ja nawet bym nie chciał, żeby do tej walki dochodziło, to jest wstyd, kpina z tym Canelo, oni go powinni zdyskwalifikować na rok minimum, albo na dwa lata nawet, tak jak, zobaczcie jaka hipokryzja, jak Aleksandra Powietkina zdyskwalifikowali z jakiejś śladowe ilości tam takich substancji, które były praktycznie zakazane świeżo przed tym, gdy on został złapany.
Więc one były wcześniej legalne, on się nie zdążył wypukać, no ale to jest niestety, to jest nagonka na nie. Są równi i równiejsi, tak w życiu jest. Life is not fair, unfortunately. It's not. No. Także tak to jest. No. I ten dolny Brooklyn, którego nie cierpię. Zapyziały, ciasno. Zawsze wolałem Queens. Ale nic, no. Trzeba trochę świeżego powietrza się nawdychać. Tak robię wam też to nagranie. No takim lekkim freestylu w sumie. Chociaż tak jak mówię, chciałem omówić te dwie sprawy właśnie dotyczące wczorajszych gal. No i ciekawe co to będzie. Ten Tony Bellew prawdopodobnie będą mu szykowali zwycięzcę walki Usyk versus Gassiev w Cruiserweight, gdzie tam o wszystkie pasy będzie walka wkrótce, co też omawiałem w poprzednim czy dwa wydania temu mojego felietonu, vloga, whatever, jak zwał. Możecie sobie to tam nazywać jak chcecie. Kto tam źle życzy, to i tak po mnie spływa. No tam za plecami, co kto mówi, to się nie liczy. To jeśli ktoś powie twarz, to się liczy. No. Tam z każdym można wszystko zawsze skonfrontować. No ale nieważne, chodzi o to, że... co? Jak nie zwycięzca Usyk Gassiev dla Bellew, to kto? Tam ten promotor Tommy Hearn, right? Ten Anglik, który promuje Anthony'ego Joshua, on też promuje właśnie Bellew. Proponował mu wyjście do Wildera. Wilder mu powiedział, sam z nim walcz. Oni się tam widzieli, mieli tam, nawet nie face to face, tylko się przywitali na jakiejś tam gali, już nie wiem, parę miesięcy temu, i Bellew się przestraszył, gdy zobaczył tego Wildera. On się śmiał, że jak go objął, to jeszcze się mógł po brodzie podrapać. No, ale to tak jest, no. Bellew nie jest zbyt atletyczny i z Wilderem przecież nie miałby szans, ale na przykład ciekawe by było, jest spekulacja z Tysonem Fury. To by było bardzo ciekawe, bo Fury teraz podobno ma z tym Ustinowym walczyć 9 czerwca, wielkim tym Białorusinem, Rosjaninem, on ma chyba podwójne obywatelstwo. To ciekawe, bo Fury w ogóle sparuje z Mariuszem Wachem, no więc tak się chyba przygotowuje na jakiegoś takiego kloca wielkiego. Ale mu tam, to niemu Bellew proponują właśnie Tysona Fury'ego. I on tak, ja tak widziałem z nim wywiad i on tak nawet jest do tego pozytywnie nastawiony. To by było ciekawe. Chociaż też, nie no, Fury jednak by go tam w dalszych rundach ustrzelił. To by było podobnie jak ze Steve'em Cunninghamem. Jak walczył Fury ze Steve'em Cunninghamem. Gdzieś by go tam... stłamsiłby go po prostu, gdzieś by go tam huknął na pograniczu faulu i zgasłoby światło Bellew. No, także są ciekawe zestawienia i zobaczymy jak się to potoczy. Ja w każdym bądź razie powiem wam tylko tyle, że chill out, jeszcze raz chill out, nie wolno sobie nabijać do głowy, trzeba sobie wytyczać cele itd., itp., etc. Także pełny luz. Co ma być, to będzie. Wszystko jest tak w rękach Boga. Nie ma się co za bardzo przejmować, nie ma się co spinać, że muszę to, czy muszę tamto. No, owszem, wiadomo, podstawowe rzeczy, wiadomo, obowiązki i tak dalej, ale nie ma się co spinać za bardzo. Jak pogoń szczurów za tymi pieniędzmi, mi to nie imponuje. W każdym razie, like, comment, subscribe, holla back. No, także... komentarze, sugestie i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, na razie, bye.